Usiądźmy, słuchajmy się w pierwsze świadectwo, świadectwo kapłańskie. Zapraszam księdza Andrzeja. W tym roku sobie uświadomiłem, że 30 lat temu, w roku 1983, byłem po raz pierwszy na oazie w Sztawie Białe. Wtedy armia ludzi przechodziła przez tamtą miejscowość, zwłaszcza pierwszy stopień. I od tamtego momentu odkrywam ciągle na nowo właśnie tą miniaturę Kościoła żywego, życiodajnego poprzez ruch Światło Życie. Bardzo chętnie, kiedy jadę w góry, staję właśnie w Sztawie Białe i tam wspominam te wydarzenia, które miały miejsce. Biegnę do Kosarzysk, gdzie przeżywałem często dwójki z młodzieżą, te paschy niesamowite, czy na Trójkę Zakopane, czy z rodzinami do Ochotnicy, czy do innych miejsc w góry. Kochani, tak patrzę przez te 30 lat na owoce ruchu Światło Życie, które dane mi jest doświadczyć. I wiecie, ciągle jest to właśnie i światło, i życie. Światło Boga, światło Chrystusa, światło Kościoła, które we mnie i w jakiejś mojej posłudze staje się życiem. Dlatego ciągle jest to dar i zadanie, modlitwa jako duchowe oddychanie, odkrycie Pisma Świętego czy odkrywanie Pisma Świętego jako księgi życia. Do dzisiaj pamiętam, kiedy otworzyłem właśnie w 1983 roku Pismo Święte w Sztawie Białe na dworze i ono do mnie przemówiło tak, że do dzisiaj cieszę się tym odkrywaniem słowa Pana, miłości Pana w Słowie Bożym. Ruch Światło Życie pokazał mi liturgię, celebrację. Liturgia jest życiem i tego tak naprawdę nauczyłem się i uczę się poprzez posługę w ruchu Światło Życie. Mogę powiedzieć, że dzięki ruchowi mam cudownych przyjaciół. I to właśnie w gronie i dzieci, i młodzieży, i księży, i tak dalej. To jest coś niesamowitego. Co było w moim życiu chyba najtrudniejszym momentem, to muszę powiedzieć, że w 1986 roku, kiedy byłem z księdzem Konradem Krajewskim na oazie, najechała nas bezpieka i wtedy dano mi karę 200 tysięcy złotych tylko dlatego, że prowadziłem oazę młodzieżową. Pamiętam, że wróciliśmy z księdzem Konradem przez cały dzień walki, co z tym zrobić. I wróciliśmy o 21.15. Konrad mówi do mnie: Andrzej, myśmy jeszcze dzisiaj nic nie jedli. Mówi: Konrad, daruj sobie taką mowę. A on mówi: naprawdę, Andrzej, myśmy dzisiaj jeszcze nic nie jedli. A to jest dłuższa historia. To jest taki był moment trudny. Ten dzień będę pamiętał do końca swoich dni. A co w takim duchu wdzięczności za te duchowe oazy, to powtarzam, oprócz tej wielkiej duchowej przygody, to, że u nas w diecezji udało się obronić jedność ruchu Światło-Życie. To jest wielki dar Ducha Świętego, że to w diecezji się stało faktem. I mogę patrzeć, jak te moje duchowe dzieci, kiedyś młodzież, dzisiaj są jako małżonkowie w domowym kościele i pięknie się rozwijają, wzrastają i są siewcami. Jestem z was, kochani, ogromnie, ogromnie dumny. Można by mówić wiele. Chcę powiedzieć jeszcze jednej myśli, że ten ruch Światło Życie we mnie działa. Gdybym powiedział konkretnie w czym, to powiem wam wizji Kościoła, wizji parafii. Parafia jako wspólnota wspólnot. Dzisiaj posługuję po znanym wszystkim księdzu Bohdanie Papierniku w parafii Najświętszej Eucharystii, która powstała w dniu wizyty papieża w Łodzi. I kochani, na dzień dzisiejszy w parafii mamy 18 grup modlitewno-formacyjnych. Jest wizja Kościoła, która jest wizją parafii. Mamy cudownych księży wikariuszy, którzy podobnie jak ja jeżdżą na oazy, chodzą na kręgi i tak dalej. I to jest coś niesamowitego, że doświadczam Kościoła żywego jako właśnie wspólnoty wspólnot. I ta wizja ruchu w modelowaniu parafii dzisiaj we mnie, w nas procentuje i jest to rzeczywiście wielka łaska dla nas wszystkich, którzy tę parafię tworzymy. Tak sobie myślałem i mówię, co wam powiedzieć jako życzenia i mam dwa. Pierwsza rzecz to w tamtych latach, właśnie w 80-tych, młodzież nosiła foski, to jest coś takiego. I oni nie mówili za dużo. Chodzili w foskach do szkoły, na studia, do pracy, po mieście, wszędzie. Kiedy pytano ich, co nosisz? Foskę. I tłumaczyli, co to jest foska.
I przez to, że oni tłumaczyli, co to jest foska, wtedy w latach 80. i 90. bardzo wielu ludzi właśnie przez to zaczęło jeździć na oazy z udziałem, zwłaszcza młodzieży. I dlatego życzę, żebyście się dzisiaj też foski nie wstydzili, foskę nosili i ją apostołowali. I jeszcze jedno zdanie już na koniec. W 80. roku prymas Wyszyński powiedział na Jasnej Górze słowa, które dla mnie są takim wielkim mottem mojego posługiwania. Pamiętajcie, co wsiejecie, to wyrośnie. Myślę, że dzisiaj za bardzo się wycofaliśmy jako ruch Światło-Życie. Mamy wielki charyzmat, wielki dar, właśnie Światło-Życie. I żeby to światło nieść, siać i apostołować i żeby to w nas, w małżeństwach, parachia, w kościele, w diecezji stawało się wielkim życiem. I już ostatnie zdanie. Ksiądz Konrad Krajewski, arcybiskup obecnie, kiedy doszliśmy pieszo, wiecie, że szedł pieszo z nami na Jasną Górę, przygotowując się do święceń biskupich, powiedział na Jasnej Górze takie zdania. Niechby każdy pielgrzym przyprowadził jedną osobę za rok w duchu wiary, żeby w tym duchu apostołować. I tak sobie myślę, że właśnie takie moje też życzenie. Ksiądz Konrad też wyjeżdżał z nami na oazy, na dwójki, był na wielu dniach wspólnoty i mamy powinność, żeby się za niego modlić. We wtorek o 16:30 przyjmuje święcenia biskupie w Bazylice Świętego Piotra i polecam was, jego osobę, waszej modlitwie. Natomiast tak w duchu jego pragnienia i jego życzeń życzę, żeby każdy z nas tak się modlił, tak apostołował, żebyście za rok jedną osobę przyprowadzili jako członka ruchu Światło-Życie na to spotkanie. Chwała Panu. Od razu chcielibyśmy wysłuchać świadectwa z rekolekcji domowego kościoła. Ania i Karol podzielą się z nami swoimi przeżyciami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak już ksiądz wspomniał, Karol i Ania w domowym kościele od 9 lat, w małżeństwie od 10, trójka dzieci. Jeżeli chodzi o formację, mamy pełną formację i teraz już przechodzimy tak z taką radością do służby. I kto nas zna, to wie, że taką służbą naszą główną w domowym kościele, tu w naszym rejonie też jest posługa tutaj muzyczna, co też widać. Ale do rzeczy, moi drodzy. W tym roku mieliśmy taką radość i wielką przyjemność być na rekolekcjach, które dotykały bezpośrednio relacji małżeńskich. Takich pierwotnych, tych najważniejszych relacji małżeńskich. Dlaczego akurat takie, moi drodzy? Na jakiś czas jeździmy na rekolekcje i widzimy, że staramy się dbać o naszą duchowość, staramy się dbać o kontakt z Bogiem, natomiast widzimy coraz wyraźniej, że nasze relacje małżeńskie troszkę na tym cierpią. Nie zrozumiecie tego źle. Rekolekcje nowego kościoła wzmacniają na pewno i utwierdzają małżonków, natomiast u nas jakoś te relacje troszkę się takie rozluźniły i dorastaliśmy do tego jakiś czas i w tym roku udało się, pojechaliśmy do Kleczy. To jest dosłownie 100 metrów od Wadowic, można tak powiedzieć, dosłownie. I mieliśmy tam radość uczestniczyć w rekolekcjach. Takie małżeństwo prowadziło, które jest 20 lat w domowym kościele. I to są specjaliści od psychoterapii. Zwłaszcza Kuba, małżonek i ksiądz Wiesiek, który te rekolekcje też prowadził. I to, co mnie najbardziej uderzyło na tych rekolekcjach, to, co kiedyś właśnie Kuba powiedział i co pamiętam do dzisiaj i bardzo wyraźnie to słyszę te słowa, że duchowości małżeńskiej nie da się budować bez relacji, tych takich dobrych relacji małżeńskich. Jeżeli na tej płaszczyźnie podstawowej są braki, są niedociągnięcia, no to można czekać na cud. Tak. Ja taką mam też przeświadczenie, trochę jeżdżąc na rekolekcje, że Panie Boże, jeden rekolekcje, bierz swoje ręce, oddaję Tobie moje małżeństwo. I jakoś, kurczę, to nie działało. I tak się dziwiłem, no nie pomaga za bardzo.
po tych rekolekcjach jakoś do mnie tak dotarło w końcu, że trzeba się wziąć za siebie, za swoje małżeństwo, za relacje ze swoją żoną, a później to już pójdzie. I druga rzecz jeszcze, co ksiądz Wiesław, ksiądz prowadzący nam też przekazał, że te ręce to są ręce Pana Boga. Ręce mojej żony, wasze ręce to są ręce Pana Boga. I tymi rękami my działamy. I to właśnie ja nie powinienem czekać na cud, tylko wziąć się do roboty i walczyć o relacje ze swoim małżonkiem. Te rekolekcje uświadomiły nam też, że tak naprawdę bardzo dużo w nas jest jeszcze do przepracowania, chociaż no właśnie jesteśmy w ruchu już bardzo długo i jakoś bez przerwy się o tym też mówiło i słuchało, ale bardzo dużą radością dla nas było to, że prowadzili te rekolekcje ludzie, którzy no sami też w praktyce doświadczali tego dobrodziejstwa, jakim jest właśnie poprawianie relacji małżeńskich. No i też bardzo mocno się zaczęli dzielić tym, ponieważ są to właśnie kołodziejowie są redaktorami czasopisma Zbliżenia i Gry Małżeńskiej, o której może niektórzy z was słyszeli i którą mieliśmy okazję wypróbować właśnie w czasie tych rekolekcji i które nam uświadomiła też, że właśnie tylko budując na szacunku wzajemny, na cieple w relacjach naszych, jesteśmy w stanie też zaradzić różnym kłopotom rodzicielskim, z którymi się borykamy i jakoś tak nie potrafiliśmy znaleźć złotego środka, żeby było coraz lepiej, a nie w miejscu albo coraz gorzej. I bardzo serdecznie wam polecamy właśnie to czasopismo i tą grę. Przywieźliśmy ją ze sobą. W kruchcie mamy wyłożone i czasopisma, i grę. Także można się z tym zapoznać, zakupić, ewentualnie sięgnąć do diakonii słowa, bo to też przekażemy diakonii słowa. Chwała Panu. Jest obok mnie Patryk, który uczestniczył w tym roku w rekolekcjach młodzieżowych OND. Gdzie, z kim i co przeżył? Niech powie sam. Witam was wszystkich serdecznie. Byłem na oazie w Suwałkach z księdzem Michałem Misiakiem. Serdecznie polecam, bo byłem normalnym człowiekiem. Wierzyłem w Boga, chodziłem do kościoła. Jestem ministrantem od 6 lat. I naprawdę wyjątkowo się nawróciłem.
bo jeszcze bardziej wierzyłem w Boga, poczułem Jego obecność na sobie, na skórze. Na łazie mieliśmy takie zawsze namioty spotkania wieczorem i można było na poważnie porozmawiać z Bogiem w cztery oczy, rozmawiać z Nim, słuchać Jego i rozważać Pismo Święte. To było coś cudownego, co można było przeżyć. Bo moja wiara była na tym zasadzie, że chodziłem do kościoła, wierzyłem, tak? Ale jak teraz byłem, to poczułem coś takiego lepszego, że mogłem jeszcze bardziej uwierzyć i wierzę. Nie wstydzę się z tego, że jestem, że należę do ruchu, ruch Światło-Życie i nie wstydzę się tego, tak? Jak po niektórzy, to jest coś bardzo dobrego, no. Naprawdę, trudno uznać to słowami. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy Patrykowi. A teraz najmłodsza grupa wiekowa jest Adaś, który uczestniczył w Oazie Dzieci Bożych. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Adam Krogulecki. Chodzę do 5. klasy szkoły podstawowej imienia Błogosławionych Dzieci z Fatimy w Łodzi. W ostatnie wakacje byłem po raz pierwszy na Oazie Dzieci Bożych 2. stopnia w Kruszlowej Wyżnej. Na oazie znalazłem się dzięki koledze z klasy, który mi to zaproponował. Do tej pory nie uczestniczyłem w ruchu oazowym. Na początku myślałem, że to będzie zabawa, takie jakby kolonie. Szybko się przekonałem, że ten wyjazd to nie była tylko zabawa, bo bardzo dużą ilość czasu poświęcaliśmy na modlitwę, codziennie uczestniczyliśmy we mszy świętej i różnych nabożeństwach. Pobyt na oazie w pewnym sensie mnie nawrócił, bo kiedyś, gdy byłem młodszy, chodzenie do kościoła, uczestniczenie we mszy świętej było dla mnie czymś w rodzaju kary. Gdy byłem mały, w kościele po prostu mi się nudziło i nie słuchałem tego, co mówi do mnie kapłan. Dzięki wyjazdowi na oazę zrozumiałem, że msza święta to coś bardzo ważnego w życiu człowieka. Zrozumiałem, że w kościele jest obecny Pan Bóg. Zrozumiałem, że Pan Jezus oddał za mnie życie i zrobił to, bo mnie bardzo kocha. Nauczyłem się słuchać Słowa Bożego, Ewangelii i zacząłem częściej przyjmować, przystępować do Komunii Świętej. Na oazie przyjąłem szkaplerz i staram się go zawsze nosić. Wydaje mi się, że z oazy wróciłem trochę mądrzejszy i grzeczniejszy. Tak przynajmniej mówią moi rodzice. Po powrocie z oazy zachęciłem rodziców i młodszego brata do chodzenia do kościoła także w tygodniu, a nie tylko w niedzielę. Na oazie dużo się bawiliśmy, graliśmy w piłkę. Oprócz zabawy było też trochę obowiązków do wykonania, na przykład pomoc przy zmywaniu czy sprzątanie łazienek. Ale praca w gronie przyjaciół też była w sumie przygodą i zabawą. Animator był dla mnie i mojej grupy bardzo wyrozumiały i miły. Poznałem wiele nowych kolegów i koleżanek, o których będę zawsze pamiętał. W przyszłym roku także chciałbym pojechać na oazę, ale tym razem chcę zabrać ze sobą mojego brata. Chwała Panie. Stajemy wszyscy! Działasz mocy pośród nas, przenikasz serca, łazisz się. Boże, Twa łaska! Boże, Twa łaska!
Przenikasz serca, Panie Boże. My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej. Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. Więcej! Boże, Twa łaska. Boże, Twa łaska nad nami jest. Twoja miłość. Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas. Działasz w mocy pośród nas. Przenikasz serca.